Do zobaczenia, moja trzykolorowa kawo, jak to moja mamunia mówi. Tak nam było fajnie, mamusia chodziła na kawę, mówiła koleżankom z pracy: idę na trzykolorową kawę. Witajcie, kochani, nasz pobyt w Polsce dobiega końca. Naprawdę było fajnie, no ale trzeba się po prostu już, że tak powiem, teleportować do Teksasu, ponieważ tam jest akurat nasz syn i on wcześniej poleciał, i nasz piesio, i naprawdę do niego bardzo tęsknimy, także było bardzo miło, naprawdę, ale się skończyło, 4 tygodnie zleciały. Do zobaczenia wkrótce z Teksasu. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, pa pa! Witajcie, kochani. Trzeba to będzie powkładać do garderoby. Są rzeczy wyjęte z walizki. Przyleciałyśmy dzisiaj z Tosią. Wyjechał po nas Tito. Bodajże we vlogu z Polski numer 2 mieliście zajawkę z Kamelota. I tak, piłam tam właśnie kawę z wodą różaną i kardamonem i zrobiłam sobie dzisiaj, powiem wam, że już muszę przyznać, że jest równie pyszna. Jeszcze chwila. Tak, potwierdzam, czuć zarówno kardamon, jak i wodę różaną. Przepyszna kawka. Od razu na biurku znalazłam przesyłki, które do mnie przyszły. To jest Glossier. Kupiłam sobie Future Dew i kosmetyczkę w sensie. Właśnie spróbowałam, jakie to ptasie mleczko jest pyszne, wow. Teraz jem Prince Polo. Tosia kupiła dwie paczki dla koleżanek, ale jedna nie może mieć jeść za dużo słodyczy, więc dała jej kilka, a resztę zostawiła, z czego jestem bardzo happy. Tosia mi już zaraportowała, że kosmetyczka jest świetna. Trochę śmierdzi takim chińskim sklepem. Znaczy chińskim plastikiem. Ale to jest fajna. W środku jest taka wykładka, można sobie powkładać i poukładać wszystko. I zaraz przetestujemy ten. I zaraz przetestujemy Future Dew. Fajne i to bardzo. Powiem wam, że butelka sama jest fajna. Świeci się mocno. Przetestowałam na dłoni i jest takie rozświetlenie. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzało pod makijaż. Jem resztki pho z wczoraj, podgrzewam zupę, a tutaj mam dodatki. Tosia nie je dzisiaj ze mną, ponieważ poszła z koleżankami na shopping i mają sobie też coś zjeść, a Tytus pojechał do North Park z kolegami, też na shopping, więc ja po prostu moje pho sobie tutaj ogarniam. Limonce już nie ma soku. A, jest. Dobra, wyciskam. Smacznego. Witajcie, kochani. Kontynuacja tego samego dnia. Pierwszy dzień w Teksasie. Wychodzę do sklepu. Mam nadzieję, że dam radę o swoich siłach. Taki mój outfit razem z torbą. Widzieliście przed chwilą. Mam okropny, potworny jetlag. Jak ktoś nie wie, jak człowiek się czuje, jak ma jetlag, to ja bym w skrócie powiedziała, tak jakby miał super kaca. Bez kaca, o. I właśnie tak się czuję. Niewyspana, ciągle jakby głodna, zmęczona. Wszystko się dzieje jakby obok mnie, a ja nie mam siły w niczym uczestniczyć. O. To tyle. Dotrwałam na tej kanapie, dotrwałam, doleżałam do 9:30. Zaraz idę spać, ale póki co zrobię sobie jeszcze na jutro cold brew. Popatrzcie. Na pewno wiecie, ale jakbyście nie mieli wcześniej okazji pić, to jest to kawa zalewana zimną wodą
i w taki sposób musi sobie dojrzewać, zaparzać się w chłodzie przez 12-24 godziny. Ja tutaj wsypałam, słuchajcie, w sumie gdzieś koło 10 łyżek stołowych kawy i zalałam to i jeszcze zalewam prawie litrem wody przyfiltrowanej. I teraz wymieszam. Żeby się ta kawa dobrze nasączyła. Tak. Nałożę pokrywkę. Ale nie będę jej filtrowała, oczywiście, bo to nie o to chodzi. Będę ją filtrowała dopiero jutro. I teraz wkładam do lodówki na całą noc. I tak moje cold brew będzie sobie tutaj w lodówce leżakowało do jutra. To tyle. Trzymajcie się ciepło, pa pa. Witajcie, 6:15, właśnie wstałam. W nocy musiałam się przykrywać drugą kołdrą. Było mi tak zimno i zaczęłam kaszleć, także chyba się przeziębiła. No trudno, jakoś przetrwamy, robię kawę. Jedyne mleko roślinne, które lubię, to jest to. Ale nie brakowało mi go w Polsce. Było normalne mleko i też było ok. I moja kawka tutaj się robi. Jest, jest, jest. No ale teraz się źle czuję, także na mrożoną kawę na pewno nie mam ochoty, ale w trakcie dnia zobaczymy. Gotuję sobie omlet. Jeśli ja robię sobie śniadanie, to coś jest na pewno nie tak. Dobra, to jem. Powstałem głodna jak wilk. Okej, makijaż zrobiony. Zawożę psa do groomera. Słuchajcie, ale burzi. Burzi! Drugie śniadanie. Wow. Nigdy nie jadłam jednego śniadania, a tu dzisiaj dwa. To jest ten outfit, który został nagrodzony komplementem. W sumie mnie się też podoba, powiem szczerze. I to bardzo jeszcze, tak jak zwykle, słuchajcie, wieczorem, jak już idę spać, to wtedy mam największą ochotę na zmianę biżuterii. Jeszcze sobie założyłam wczoraj mój łańcuszek na szyjnik Tiffany i połączyłam go z tym, który w zasadzie cały czas noszę. I tyle w zasadzie. Wow! Słuchajcie, udało się dzisiaj, udało się dzisiaj. Okej, okay, no joke. Myję tą lodówkę już od wczoraj z zewnątrz i w ogóle ja nie wiem, nie chcę się domyć. Są takie mazy, co mnie denerwuje. Okej, okay, bierzemy mój cold brew. Yes, 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 yes. Cold brew musi być cold, of course. Jest. Teraz przelewamy kawę. Spróba. Och, wow. Faktycznie nie ma w ogóle... Nie ma w ogóle takiej... kwaśności ta kawa, którą ja lubię. Tą kwaśność w sensie. Yes. Yes, yes. Oh my god. Moje pierwsze cold brew. Podglądam aparat. Moje pierwsze cold brew i powiem wam, że to jest heaven. Kokuś dzisiaj był u fryzjera. Pięknie, kokuniu, wyglądasz. Ślicznie. Jedną z potraw, które uwielbiamy, jest fried rice. Tutaj jest cebulka dymka, ogórek, tfu. Tutaj jest cebulka dymka, marchewka,
tak poszatkowana brokuł i to będę tak podsmażała, tylko chwileczkę. Tutaj jest groszek i kurczak. A tutaj jest ryż paraboliczny chyba. Taki kupiłam na początku pandemii i taki musi być. I to wszystko będę razem łączyła z jajkiem i smażyła. Brokuł tylko zblanszuję. Tutaj się blanszował brokuł. Teraz tutaj mamy kurczak, snow peas, czyli groszek, brokuł zblanszowany, a tutaj się podsmaża marchewka, zielona cebulka i to wszystko się wymiesza. I z sosem sojowym i troszeczkę sosu rybnego i dwa jajka i ryż, tak na oko ilość ryżu, to będę smażyła i później dodam wszystkie warzywa. Wygląda i smakuje przepysznie, serio. I paruje! Witajcie, właśnie się tutaj wysypało. Ktoś nie robi sobie śniadanie. Tak. I ja sobie też robię śniadanie, podgrzewam sobie owsiankę. Teraz wam pokażę, jak ja jem owsiankę. To jest moja wersja na owsiankę. To jest taka owsianka steel cut. Nie wiem, jak, nie takie płatki owsiane dokładnie, tylko po prostu owsianka. Ona jest gorąca, podgrzana ze śliwkami suszonymi. I na wierzchu, jak widzicie, borówki i jeżyny, a obok mleko owsiane. Ja zawsze lubię suche mieszać z mokrym, tak samo jak i chłodne z ciepłym. I tutaj mam gorącą owsiankę, zimne mleko i ja tak lubię. Zachęcam do eksperymentowania w kuchni. Dwie dodatkowe monstery już przesadzone. Pięknie wypuściły korzenie, jak mnie nie było. Ale też i pięknie zioła zarosły, jak mnie nie było. Zaraz wam pokażę, jak wygląda rabatka z ziołami. Tutaj było pełno perzu, już zdążyłam wyplewić. A teraz zobaczcie, to jest niewiarygodne. Tak wygląda rabatka z ziołami. Nie widać jej, nie widać ich. Tak wygląda już podplewione. Słuchajcie, jak pięknie szałwia rośnie. Tutaj jest pełno mięty. Tutaj jest mięta wszędzie. Tutaj jest oregano. Tutaj, byście nie wiedzieli. A tutaj jest tymianek. Przepięknie wyrósł. Powiem wam, że naprawdę z perspektywy czasu widzę, jak wszędzie, gdzie mieszkam, to staram się prowadzić jakiś ogród. To wydaje mi się, że kwiatki po prostu lubią rośliny, ogólnie święty spokój. Myślę o takich właśnie bylinkach, ziołach. Zobaczcie sami, no przecież ten tymianek, wow, niewiarygodnie, niewiarygodnie wyrósł. Mięta kwitnie, bardzo też lubię. I ze wszystkich chyba rodzajów ogrodów ja uwielbiam ogrody japońskie, ale najbardziej, najbardziej i najlepiej się czuję w takich polskich łąkach, naprawdę. I tutaj planuję posiać sobie różne nasionka różnych kwiatów polnych i niech sobie rośnie, niech sobie tak w symbiozie tutaj wszystko się rozwija, że tak powiem. No, zrobiłam kawał dobrej roboty i w zasadzie to chyba tyle. Nie widzę tutaj ani jednego perzu, ani jednego chwastu. Robota skończona. Och, proszę. Cudownie, cudownie. Makabra, powiem wam, jak te rośliny. Perz jest najgorszy. Normalnie wrasta w jeden kwiatek i udaje, że to jego miejsce. Następnym razem wam pokażę. Autentycznie udaje po prostu prawdziwą roślinę. Okej, teraz zdecydowanie lepiej. Moje brwi, jak widzicie, żyją pełnią swojego życia. Każda z nich swoim życiem. Tak to jest, jak to mówią, są siostrami, nie bliźniaczkami. Teraz jadę z Tosią do H Marketu, czyli takiego sklepu koreańskiego, bo mam parę rzeczy na liście.
Bo wiecie, ja uwielbiam kuchnię koreańską. To jest azjatycka kuchnia, to jest ta kuchnia, która mi najbardziej odpowiada smakowo. Jest bardzo lekka, zdrowa. I to w zasadzie chyba tyle, co ja oczekuję od pożywienia, tak? Żeby mi dodawało energii, a nie obciążało, jak zjem i wiecie, tak po prostu dołowało. Bo często gęsto tak właśnie jest, że jak jem coś, to ja jeszcze wydalam energię na trawienie, a nie energia płynie do mnie z tego pożywienia. Dzisiaj zrobiłam sobie makijaż, że tak powiem, brązujący, tutaj od maseczki z samolotu. Widzę, że słuchajcie, jak się ponad 20 godzin ma na sobie maseczkę, to dzieją się różne rzeczy na twarzy. Co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Aha, co mam na sobie? Sukienkę, łańcuszek, to Tiffany Hardware chyba kolekcja. I ten mój złoty, którego w zasadzie w ogóle nie ściągam i bardzo się dziwnie czuję, jak go nie mam. Więc go po prostu nie ściągam. I bardzo mi się podoba, jak one dwa wyglądają. W zasadzie są prawie tej samej długości, ale wygląda to bardzo fajnie. I ten sobie kupiłam na urodziny w ubiegłym roku. Także słuchajcie, coś chyba w tym roku na urodziny też muszę wymyśleć. Chciałabym sobie do tego dokupić kolczyki, ale nie wiem. To tyle, to się już czeka, także jadę. Ma. Jestem Stasią w Age Market. To jest zupka z dumpling z pierożkami i rice cake. I to się też ma swoje danie, które przepięknie wygląda. Looking great, thank you. Thank you. Zobaczcie to się. To jest na tym takim jak ten. Fajita. Zobaczcie, ktoś. Sorry za tą buczącą zmywarkę w tle, ale zobaczcie, dwie kiszonki. Tutaj się robi zakwas. Tak, już bąbelkuje pięknie. A tutaj kiszę ogórki, zobaczymy czy wyjdą, bo jest tu przyprawa do ogórków z Polski, ale są tak ogromne, że nie wiem czy się ukiszą. Dzisiaj robię prażonki, stąd te moje rękawiczki, bo zaraz będę kroiła buraki i obierała. Prażoneczki wyglądają idealnie, ten garnek jest świetny, który kupiłam, słuchajcie, jakieś kilka lat temu. Jest żeliwny, a na gaz. Super.